przede wszystkim, tak jak zaznaczono na początku, inteligentni. I dlatego trzecim ważnym elementem takiej dobrej powieści kryminalnej powinien być ten główny bohater. Osoba, która to rozwiąże, która nam pokaże, kto zabił, dlaczego ciotka zabiła wujka, a dlaczego wujek nie zabił ciotki. O to chodzi w powieści kryminalnej. Ja słuchajcie, tutaj nie chcę was oczywiście zanudzać jakimiś formułkami, definicjami, bo od tego jest szkoła. Wy tutaj w bibliotece na lekcjach macie się rozluźnić. Słuchajcie, cztery tylko typy tutaj zaznaczyłem powieści kryminalnej, ale tych kryminałów, tych gatunków kryminalnych jest zdecydowanie więcej. Tutaj na przykład jest pokazany kryminał sensacyjno-awanturniczy. Są takie rodzaje książek kryminalnych. Są książki kryminalne, detektywistyczne. No, kto nam się kojarzy z taką książką? I powiedziałem wam, pamiętacie o tym trzecim składniku dobrej powieści kryminalnej, czyli o tym bohaterze. I Sherlock Holmes nie da się ukryć, że wbił się już w popkulturę. I kiedy mówimy o słynnym detektywie, to Sherlock Holmes nam przychodzi pierwszy na myśl. Mamy na przykład czarny kryminał amerykański. Amerykanie, słuchajcie, zawsze lubią być out od wszystkiego i oni sobie sami wymyślili, że będą pisali czarne kryminały amerykańskie. A o co chodzi w czarnym kryminale amerykańskim? Z jednej strony, no musi być zbrodnia, musi być fabuła, musi być bohater, ale z drugiej strony czasami ten czarny kryminał amerykański jest przeplatany jakimiś humorystycznymi scenkami. Ma jakieś zabarwienie takie, że można się po prostu pośmiać przy tym kryminale. I zaznaczyłem też tutaj kryminał tak zwany milicyjny. Kiedyś u nas w Polsce, kiedy funkcjonowało takie państwo jak PRL, nie było policji, była milicja, no i pisarze zasiadali do piór i pisali kryminały milicyjne. Na przykład dzisiaj na Polsacie Triumfy święci taki program Malanowski Partnerzy. Bronek Malanowski, a we wcześniejszym wcieleniu ten Bronek Malanowski słynny to był tak zwany porucznik Borewicz, czyli 07 Zgłoś się. I na przykład my to pamiętamy, my to znamy z filmów, z serialów telewizyjnych, ale powstawały też książki, komiksy o przygodach tego porucznika milicji obywatelskiej.